W szkole podstawowej nr 1 w Kutnie zainstalowano schodołaz, który umożliwia dzieciom niepełnosprawnym ruchowo przemieszczanie się na każdą kondygnację budynku. To kolejny krok podjęty przez dyrekcję tej placówki, mający za zadanie przełamywanie barier architektonicznych. 2 tygodnie temu szkoła podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Kutnie wzbogaciła się o nowy sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Jest to schodołaz. Schodołaz został zakupiony ze środków organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta Kutno, a także z funduszu PFRON. Schodołaz jest to urządzenie włoskiej firmy, które kosztowało około 16 tysięcy złotych i służy przede wszystkim do przemieszczania się dzieci niepełnosprawnych ruchowo na wyższe kondygnacje naszego budynku. Jest to kolejne działanie naszej szkoły w celu przełamywania barier architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Wcześniej od kilku lat już podejmowaliśmy w tym celu działania. Szkoła ma 2 windy dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają właśnie przemieszczenie się na kondygnacjach niższych budynku. Natomiast teraz już 1. piętro i 2. piętro jest zaopatrzone przez schodołaz. Oczywiście od kilku lat doposażamy szkołę w łazienki, toalety dla niepełnosprawnych dzieci, przystosowane w ten sposób, aby w pełni mogły korzystać z tych właśnie pomieszczeń. Mamy przed sobą urządzenie włoskiej firmy KHS. Jest to schodołaz. Jest to urządzenie całkiem bezpieczne, prosta obsługa. Jest zabezpieczone przed wszystkimi jakimiś nieprzewidzianymi rzeczami. Nie jest w stanie nikt zepchnąć ze schodów. Następny taki wyłom w murze ograniczeń i barier dla niepełnosprawnych, oby więcej było takich rozwiązań.